Rozdział jedenasty W pułapce Tak upłynęła Turlowi wczesna młodość. W czwartym roku życia wyrósł na olbrzyma ważącego z górą dwa ceknary. Zgardzieli wydobywał mu się dziś głęboki pomruk, a w chwili gniewu istny grzmot. Już od dawna przestał się mocować z rozbojem. Darzył go co prawda wciąż wielką przyjaźnią, brat się także z nim zadawał, ale pod względem siły pies był dlań dziecinną igraszką. Ludzie się w ogóle nie liczyli. Niewinnym uderzeniem łapy obaliłby najroślejszego chłopa. Poza tym człowiek był stworzeniem śmiesznym, do walki niesposobnym, a każdy woniał dymem. Ogień nie był mu też straszny. Poufaląc się z pastuchem, kładł się nieraz obok niego w pobliżu płonących bierwion i grzał kudły. Dla wyładowania potężnej siły lubił wywracać ciężkie głazy lub wyrywać młode drzewa, którymi wywijał niby maczugą. Do mięsa nawykł, bo go tego nauczyli ludzie. Naprawdę wolał słodycze, jagody i korzenie. W ustroniu zniszczył już dawno pasiekę i nic mu się za to nie stało. Nawet go nie uwiązano, pozostawiając całkowitą swobodę. Może się go chciano w ten sposób pozbyć. Ale Turlowi było zbyt dobrze między ludźmi i w przytulnej gawrze, by myślało o pójściu w nieznany świat. Znajomość z ludźmi zdezorientowała go w wielu kierunkach, choć nie zniweczyła przyrodzonego instynktu w sprawach kniei. Puszcza była dla niej jak otwarta księga, z której umiał doskonale czytać. Wyznawał się wyśmienicie w największej gęstwinie, a ułatwiał mu to doskonały słuch i jeszcze lepszy węch. Wlokąc się z reguły pod wiatr, niedźwiedź wiedział już na znaczną odległość, jaki znajdzie Żer lub kogo po drodze spotka. Jednego razu Turul natknął się na kawał świeżego mięsa leżącego obok potężnego kloca. Ponieważ był głodny, wyciągnął łapę po zdobycz, ale wtedy nastąpiło coś okropnego. Jakieś szczęki żelazne pochwyciły go za łapę z taką siłą, że niedźwiedź ryknął z bólu i szarpnął gwałtownie. Nadaremnie. Kleszcze wpiły się w mózgu niemal do kości i nie puszczały. Przerażony niedźwiedź położył się na brzuchu i począł gryźć żelazo. Już wiedział, że nie poradzi. Wszak kiedyś gryzł tak samo nałożony na szyję łańcuch, a przecie bezskutecznie. Tak uwięziony przeleżał trzy dni i trzy noce. Łapa spuchła mu jak kłoda, wytwarzając stan wysokiej gorączki. Siły opuszczały go z każdą godziną. Wnętrznościami targał głód. W malignie gorączki nachodziły turula zjawy dalekich przyjaciół. Wychylały się twarze dwu łapych, od których zaznał tyle dobrego. Czterołapy przyjaciele rozbój ujadał powitalnie. Opodal dreptała niefrasobliwie kolcami nastroszona kula, co mu raz pokłuła pięte tak, że od tego czasu nie ważył się jej tknąć ale najczęściej marzył mu się Jacek, mała, gołopyska istota racząca go miodem i pastuch, co mu się nieraz wtulał między kudły w czasie nocnego spoczynku w gawrze. Dziwny ów człowiek głaskał pieściwie łepi i pomrukiwał w swojej gwarze cicho a przyjaźnie, zaś na pastwisku pocuwał pod pysk rondel ciepłego mleka, który dla niego kradł krową. Puszcza, dom najmilszy dla niedźwiedzia, chłodziła w czas skwaru, Przytulała w chwilach zawieruchy, a dziś szumiała obojętnie, choć dogorywał. Czwartego dnia, gdy z głodu i pragnienia zatracał przytomność, wiatr rzucił mu w nos znaną woni przyjaciela. Zwietrzył rozboja. Podniósł się resztkami sił i zaryczał żałośliwie. Odpowiedziało mu radosne szczekanie psa, a niebawem i on sam znalazł się u boku więźnia. Przyjaciele obwąchali się i polizali sobie nosy. Nos niedźwiedzia był suchy, gorący. Rozbój zrozumiał, że przyjaciela spotkało coś niezwykłego, lecz nie mógł pojąć co. Więc kręcił się bezradnie, nad czymś zastanawiał, a nic nie wymyśliwszy, przypadał znów do Turula i lizał mu gorący pysk. Potem kucnął i uniósłszy ku górze kudłatą mordę, zawył długo, posępnie, jakby wzywając ratunek. W pewnej chwili pies zerwał się jak szalony i pomknął w las. Ścigał go żałośliwy poryk opuszczonego niedźwiedzia, który położywszy wynędzniały łeb na zdrowej łapie, ścichał z wolna, pełen goryczy, że zawiódł i ten przyjaciel. Ale nie takie to psie serce, co by porzucało przyjaciela w biedzie. Turul nie wiedział, że rozbój uganiał właśnie po boże, by upolować coś dla więźnia. Złapawszy zająca, Pies wrócił co tchu do leżącego bez ruchu niedźwiedzia. Położył pod sam nos świeże mięso i wywalił czerwony jęzor, jakby chciał powiedzieć: Pożyw się, przyjacielu, to dla ciebie. Turul coś zamamrotał i w czasie nieprawdopodobnie szybkim pożarł szaraka. W jego oczach błyszczało nowe życie. Chrząkając basem, zdawał się mówić: Dziękuję. Było świetne. Tylko mało. Dłuższa niż zwykle nieobecność niedźwiedzia nie zwróciła niczyjej uwagi w Ustroniu. Turul był wagabundą i lubił się włóczyć nieraz całymi dniami. Natomiast z rozbojem działo się w tym czasie coś niezwykłego. Chodził smutny i wciąż zaglądał do gawry. Miał jakieś złe przeczucia. Nagabywał po kolei wszystkich ludzi ale ci głaskali go tylko po kwadratowym łbie i nie odgadywali troski. Aż jednego dnia pies znikł. Wrócił dopiero pod wieczór i, przypadłszy do pana, oparł mu się łapami na ramionach, naszczekując płaczliwie. Wzywał do pójścia z sobą, lecz swego nie dokazał, bo właśnie zapadła noc. Nazajutrz rozbój znikł, znowu i zdyszany wrócił dopiero późno wieczorem. To dziwne zachowanie się psa zwróciło uwagę gozdawy. Pies wyraźnie nalegał, by iść z nim do lasu, gdzie stało się coś złego. I gozdawa posłuchał. Nazajutrz świtaniem wziął strzelby i zagłębił się w puszczę wraz z pastuchem, który dopóty prosił, aż mu dziedzic pozwolił iść z sobą. Po drodze opowiadał Pietrek, jak jemu też rozbój dawał na różne sposoby do poznania, że coś zaszło w głębi puszczy. Pastuch twierdził nawet z wielką pewnością siebie, że owe całodzienne wycieczki i rozboja mają związek z nagłym zniknięciem Turula. Pies czekał, z radości jako szalały. Prowadził pewnie, bez wahania. Wyraźnie zmierzał w dobrze sobie znanym kierunku. Gdy koło południa wychylili się na słońcem zalaną polanę doszedł ich grzmiący ryk. To niedźwiedź. Zwietrzywszy nadchodzących ludzi, dopraszał się pomocy. Do wtóru ujadał rozbój, w którego oszczekaniu brzmiała nuta radości i triumfu. Pierwszy dopadł więzionego Pietrek. — Turul! — O, Jezu! — A tobie co się stało? — wrzeszczał przerażony chłopak, widząc zamiast ulubieńca straszliwie wychudzoną postać zwierza, którego oszczerniała łapatkwiła w potężnych szczękach żelaznych sideł. Gozdawa wraz z Pietulkiem namęczyli się niemało, nim otworzyli żelazo. Potrzask, zaopatrzony głębokimi zębiskami, prawie wrósł w ciało w ciągu sześciu dni i stawiał silny opór. Turul stękał boleśnie i błyskał kłami. Nieznający go sądziłby, że niedźwiedź zmiażdży lada chwila pracujące ręce, gdy tymczasem zwierz wyrażał w ten sposób ból, jaki mu zadawano, oswobadzając z uwięzi. Gdy na koniec opadły stalowe kleszcze, czarna krew buchnęła z łapy. Turul zlizywał ją chciwie. Dopiero kiedy oczyścił jęzorem okaleczenie, podniósł się z największym wysiłkiem i kołysząc graniastym łbem, ruszył ku człowiekowi. Toś się dostał biedaku, litował się go zdawa, głaszcząc bestie. A mówiłem, byś się cięgiem nie włóczył, jak ten dziad, terrorował Pietrek. Turul jeno pomrukiwał. W tej chwili zapewne rozmyślał, że owe dwóła istoty to nie lada potęga, skoro zmogły żelazo, któremu nawet on nie poradził. I w jego ślepiach błysnęły podziw i wdzięczność.